Hej! Byłem tam, przyszedłem stamtąd. Magia! Spójrzcie teraz na to, patrzcie na moje ręce, ok? Nic nie ma. Dobra, dobra, Panie Misiu, sorry, zawsze tobie musi się obrywać na tych odcinkach, przepraszam. Dzisiaj coś, czego nie mogę, kurde, nie widać cię, o, tutaj siedź, dobra? Tylko nie upadnij na choineczkę. Japońskie reklamy, bardzo dawno nie było japońskich reklam, dużo osób prosiło o japońskie reklamy i ogólnie o komentowanie reklam, więc dzisiaj przyszły bardzo mocne reklamy, które udało mi się znaleźć. Ciekawy, czy jakiś makaronik, jakieś dziwne akcje będą dzisiaj, na pewno tak. Na pewno tak. Pierwsze ujęcie zapowiada się po prostu niesamowicie. Jestem ciekaw, co ten żółty króliczek tam odwali. Ale zanim zaczniemy, jeżeli lubisz komentowanie reklam, a co najważniejsze, jeżeli lubisz Pana Misia i nie chcesz, żeby działo się z nim to, co przed chwilą się działo, to nie zapomnij zostawić tego lajka. Wtedy będę go dużo lepiej traktować. Chyba nie chcesz, spójrz tam na niego. Chyba nie chcesz mieć Pana Misia na sumieniu. Okej, pokażcie, co tutaj macie. Czekajcie, ja chcę wiedzieć, co ty do niej mówisz. Czy mogę tutaj odpalić tłumaczenie? Przetłumacz automatycznie, tak. Ciekawe, czy lampa błyskowa moby oświadczy... What? Zmiękczanie zapałki, nie magazyn, błysk, kashi 6... Okej, nic mi to nie powiedziało. Zmiękczenie zapałek? Dobry temat na rozmowę z dziewczyną. Słuchaj, co sądzisz o zmiękczaniu zapałek? O czym? Zmiękczaniu zapałek. No jak ktoś lubi, to niech robi. A chciałabyś ze mną porozmawiać o zmiękczaniu zapałek? No, po prostu bierzesz wodę i wsadzasz zapałkę i robi się miękko, o to chodzi? A czy lampa błyskowa moby oświadczenie? Coś się tutaj dzieje, dlaczego ten ziomek się wywrócił? Ło, oświadczyny! Hej, ale... On tam do ciebie mówi. Ziomek ci się oświadczał. Dlaczego patrzyłaś się na królika? Dlaczego ten ziomek też się patrzył później na królika? Co to jest? W którym momencie twojego życia decydujesz się na nagranie takiej reklamy? Pan ryba. Co się dzieje z panem... Wow, nie! Pani ryba! Co robisz? Spada, pan ryba spada! A ty zamiast się patrzeć, pomóż... Czekaj. Dlaczego ryba uderzyła w hydrant? To chyba jest hydrant, nie? Dlaczego w niego uderzyła i... Dlaczego to jest reklama sushi? Panie ryba! W tym momencie wszyscy napiszcie teraz w komentarzach hashtag biedny pan ryba. No, mi jest osobiście go szkoda, fajnie, super, reklama sushi i tak dalej, ale ten pan ryba spadł po schodach. Biedny pan ryba. A jeszcze bardziej mi szkoda tego gościa tutaj, który oberwał tą wodą. Siedzi sobie spokojnie, czyta coś tam i... A ty przestań się tak śmiać. Ze wszystkich. O nie, nie, nie! Tutaj też jest reklama dzieciopłodów w tym. O nie! Dzieciopłody wracają, nie mogę się ich pozbyć. Jeden odcineczek nagram komentowania reklam i od razu dają mi te dzieciopłody. Patrz, Panie Misiu, patrz. Patrz uważnie, to są dzieciopłody. Nie, czekaj, to jest makaron, czekaj. To są dzieciopłody, Panie Misiu. Spójrz jak przerażająco mrugają. Czekaj, zaraz mrugnie. Patrz. Zaraz mrugnie. Ej, dlaczego w tej reklamie nie mrugacie? Wy zawsze tak przerażająco Oszukane, w tej reklamie nie mrugają. Zjedzmy mocno warzywa, liże... Co to? Pan Cytryna! Jeszcze pana Cytryny nie było! Co zrobi pan Cytryna? Liże nie zgasić ten smak! Pozwól mi trafić wuja sklepu! Czy jakoś tak? Dobrze, panie Cytryna, co chcesz nam tutaj przekazać? Cudowny napój. O, dobry napój z pana Cytryny. Myślałem, że coś będzie bardziej hardego z panem Cytryną. Ale nie, na szczęście. To jest creepy! To jest straszne! Dlaczego twój palec zamienił się w jakiegoś ziomka z jakąś szczotką na głowie? Gada ze swoim paluchem! To jest ostatnia rzecz, którą chciałbym zrobić. Spojrzeć na palucha i żeby... Paluch do mnie coś powiedział. Hello there. Uuu, reklama na plaży. Tutaj ewidentnie będą kobitki. 100%. Jestem pewien, możemy się założyć teraz o lajki i dislajki. Jeżeli będą kobitki tutaj, to możecie zostawić tego kciuka w górę. Sza! Ej, ziomek, dobrze. Jarasz się super swoim napojem, ale ja tutaj walczę o swoje lajki, więc proszę. Proszę o kobitki. Co ty zrobiłeś? Czego dotyczy ta reklama? Dobra. Chyba tego zielonego czegoś. Co swoją drogą wygląda bardzo apetycznie. Pić mi się teraz chce. Nic tu nie mam. Idę się napić. Ah, cudowne, tak. Tak, wiedziałem. Oczywiście na plaży to bez tego nie mogła się obyć reklama. Wszyscy opalają się, nie śpię, ale ten egzamin na dziecko. To jest doskonały tekst na podryw. Okej. Gadałyście coś tam o egzaminie i stukacie się napojem, który pojawił się znikąd? Skąd wyciągnęłyście ten napój? I to takie trzy wielkie szklanki. Nie jakieś malutkie, tylko takie trzy wielkie kufle. Skąd je wyciągnęłyście? Nie, dobrze, nie dokończę, pani YouTube, przepraszam. O, czekajcie, jest chyba kontynuacja tej reklamy z początku. Chyba się zgodziła ta dziewczyna jednak, bo biorą tutaj ślub. Ło! O, gumy, tak, dobra, to była reklama gum, cudownie. Wszyscy się obrzucają tymi gumami, fajnie się bawią. O nie, czy znowu to będzie ten królik? Czy znowu królik wam wszystko przerwie? Królik, tak. Nie! Uuu, tu jakieś dramaty większe są. Ej, ale on... Co tu się stało? W poprzedniej reklamie, jeżeli dobrze pamiętam, że to jest po prostu kontynuacja, inny ziomek, ten z którym teraz bierze ślub, się jej oświadczał. Chyba wszystko skończyło się dobrze. A ty kim jesteś? Skąd ty przyszedłeś? Czy on im przerwie... O nie! Ta twarz... Szkoda mi go. Tak walczył, zaręczył się. Tutaj wszystko niby skończyło się dobrze, a tutaj gumowy ziomek przyszedł i dupa. Mamy babeczkę, która... Mózg mi eksplodował. Reklama makaronu, okej, to było wiadome, że coś takiego to jest reklama makaronu. Mózg mi w tym momencie eksplodował. Za dużo informacji, zgubiłem się. Jeszcze raz, ja chcę to uważnie obserwować. Dobrze, mamy babeczkę, która coś tam bada. I olbrzym, który wybija szybę. Przekaże ten pyszny i bez smaku błąd dziadek Sagakoga. Panie dziadku Sagakoga, co chcesz mi więcej powiedzieć? O dobra, mamy te trzy babeczki, one na pewno chcą nam przekazać bardzo ważne informacje. Więc teraz wszyscy uważnie posłuchajmy, co mają nam do przekazania te trzy dziewczyny. Czy wybacz mi poważny starszy autobus z tygrysem magii? I z tym jakże inspirującym zdaniem się dzisiaj pożegnamy. Jak będziecie zasypiać, to pomyślcie o tym zdaniu. Tak. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcineczków, bądź chcecie reakcji na coś innego, to napiszcie też w komentarzach, na co chcielibyście, bym zareagował i nagrał z tego filmik. Natomiast standardowo, kiedyś, jeżeli chodzi o komentowanie reklam, zawsze dawałem dowcip z Księgi Humoru, więc dzisiaj też to zrobię. Na przykład tak szybko coś wylosuję, niech będzie to, ta strona. Jak się nazywa... Albo nie, to wyżej. Tamto jest za krótkie. Jaka powinna być idealna kobieta? O nie, bo mi zablokują filmik jak za takie dowcipy. Dlaczego wygoniono Garbatego? Za to też mi zablokują filmik. Czy jest coś, za co mi nie zablokują filmiku? Dlaczego orkiestra nie gra na moście? Bo most... to nie instrument. Księga Humoru. A więc to by było tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i hejos. Możecie kliknąć w to, co wam się tutaj za chwilę wyświetli. Albo nie. Możecie też nie klikać. idę. To cześć.